Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny w Fallout Shelter. Tak, tu macie napisane. I zapraszam was do Krypty 19, którą zarządzam ja. Nie było mnie dwa dni, bo byłem na wyprawie łodzią wikińską przez ocean, donikąd. Zwiedziłem nic, także donikąd wyruszyłem. A tak naprawdę przez kupią sytuację na samej przystani, gdzie okazało się, że nasz kapitan w ogóle nie ma papierów i schaltowała go policja. Okazało się, że cała wyprawa poszła się, jak to mawiał mój pewien mongolski przyjaciel, jebać. Ale zobaczmy, co się dzieje w naszej krypcie, bo pewnie... Mio Walker znowu z brzucha ci, Julia, right? No, Emil... Byku, stary, ale żeś ciebie ruchać! Wow, i dostaliśmy... I znowu mamy bardzo wysoki poziom radości w naszej krypcie. 90%, a minus 130 kapsli. Objectives. Zobaczmy, jak to wygląda. Musimy podnieść intelligent jeszcze jednemu duelerowi i będziemy mieli znowu skrzynkę, będzie opening! Mamy plus 3 dzieciów! Have a dweller exploring the way Westlands for 12 hours. Zajebiście. Zajebiście. Pewnie... Ktoś już tu nie żyje. Dobra, ale najpierw pyk, 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 wszystko. O, jak już widzicie, nasza krypta się całkiem ładnie rozrosła. Oh no! Roach infestation! To było krótkie. Ale bardzo ładnie. Oh yeah! Zapomniałem, kurde, co ja robię. Cofnij się, kamero! Okej. Okay. Nie jest dokładnie tak, jakbym chciał, żebyś się cofnęła. Halo. Przybliż? Odda. Góry. Dobra, nieważne. Rozwinęliśmy kryptę o siłownię, agility, percepcję, intelligence, endurance, wszystko. Zwołamy nowego duelera, którym jest kolesiowa z endurance. Ma level pierwszy. Wygląda na srogą sucz. Ale mówią. Masz samą koszulencję. Dobra. No i założyła już obciskary. Widać jej dupeczkę, widać jej cycki. No dobra, nic nie widać. Co ja się oszukuję? Zobaczmy, czy mamy jakieś ciuchy. Ua! Endurance. Ej, ona z dużym endurance'em może iść w bój. Fajnie. Duży endurance się przyda. Plus jakaś fajna broń. Ktoś na pewno ma jakąś lepszą, bo nie ukrywam. Okej. Przyda się. O właśnie, intelligence jest i dostaliśmy boxa. Ale zanim, zobaczmy, co przyszło tutaj. Level up for dwellers. Słabe. Czy chcę kolektować 5 weapons? No z racji tego, że have a dweller exploring, dobra, na 12 godzin, no to nie powinno być problemów. Tutaj percepcja, tutaj agility, siła. Jep, mamy dużo pieniążków, level upping. Znowu zwiedzenie przeszło. Dobra, z racji tego, że chcemy ją wysłać, to potrzebujemy jakąś dobrą broń, nie? Okej. To ma 5 na 7. Może być spoko, zamiana. Co masz ty? 6. W sumie ja mogę po prostu szukać konkretnej broni. Z racji tego, że... Ty kurde, co się opierdzielasz? Stary! Kurde! Chociaż idź tutaj endurance ćwiczyć, cokolwiek, Jezu! Ja lubię, jak wy się obijacie. Banda dupowałów... Tylko jebców. Masz fajne? 6, 7, 6, 8. No, a, tutaj nic nie masz. Ty nie masz, ty masz pistolet, ty masz szczelbę. Szczelba 6 na 8, ale... No dobra. Ty miałeś tą szczelbę. 6 na 8. Zamiana na to. Woda, jedzenie, prąd. Jest, woda! Nie. O, tu jest lepsze. Nie, to nie jest lepsze. Myk, myk, myk. Nie. Nie. 0 na 3. Kurczę, ale to jest słabizna. Że ty masz? Nie. Ty? Nie. No dobra. Tak czy siak. Masz tu jakiś asortyment. Wysyłam cię w podróż. W podróż w pizdu. A ty masz słaby level, dostaniesz tylko tyle. Okej. Idź w explore. Gdzie jest nasz mistrz percepcji, mistrz niszczenia światów z najlepszą bronią, jaką mam?
I dobrze ci idzie. Masz bardzo ładnie percepcję, myślę, że skurde jesteś mistrz. Dla mnie... W sumie, podniosłeś swoją percepcję, możesz teraz... Znaczy percepcję endurance, możesz iść znowu. Idź. Masz tym razem 8 i 5, 6. Niech będzie. 7, 8, dobra. 10. Na godzinę każdy. Ruszaj. Level up! Level up! Level up! Jeszcze jedna osoba. By móc. Na spokojnie. Dobra, co, kim ty kurde jesteś? Masz endurance na 3. No to idziesz ćwiczyć. No Jezus, nie ma obijania. Nie ma. Wszyscy ćwiczą. Wy będziecie mieli tyle z agility, że będziecie tu nakurzać. Wy będziecie mieli i... Co macie tu? Percepcja. Ładnie mi podskoczyło. A, to też ma niezłe. Świetnie. Będziecie robić przy wodzie. Ale właśnie, co ja chciałem zrobić? Czy ja nie chciałem przypadkiem pozwiększać niektórych budynków? Na pewno nie intelligence, bo tego nie chcę. Ty co masz? Charyzmę. No dobra, masz mało tej charyzmy. Ale zobaczmy, co nam się tutaj... Czy coś nam się odblokowało? 40. Czyli potrzebujemy jeszcze 3. Jak dobrze widziałem, bo nie zobaczę. 37, tak. 37, czyli nie potrzebujemy 3. Okej. Okay. Podciągamy endurance? Coś jeszcze? W ogóle nie mamy problemów z prądem, nie mamy problemów z jedzeniem. No, z jedzeniem w ogóle nie mamy problemów. Ale okej, okay, tu się zaraz zrobi, więc... chyba, że... Nie. Aha, to mogę polepszyć? Jo, tylko drogo. To lepiej wybudować szerzej, żebyśmy mogli tego mieć więcej. Build endurance. Jeps. Koleś na kurze baseballem. Jep. Jeps. Jeszcze raz. Dobra. To podniesiemy jeszcze, nie intelligence, percepcję. Pyk. Oraz siłę. Ale, kurde, nie jesteśmy. Okej, okay, myk, myk. Myk. No to co? Najwyższy czas zacząć zrobić kilka raszy. Zapierdalajcie, mróweczki! Serio? Mnie tylko to mogło spotkać, że przy takim dużym procencie udało się im to wpierdolić. Tym bardziej, że mamy problem z racji tego, że trochę nam wodę uszczuplało. Spoko. Na szczęście póki co potrzebujemy około 100. No, gorzej z prądem, bo ja prądu potrzebujemy jakby to trochę... więcej z każdą chwilą. Więc się zastanawiam, czy nie podnieść tutaj siły. Bo prąd, to tutaj w głównej mierze będzie chodziło o zasilanie cetera. Obawiam się, że niedługo będzie trzeba jej powiększać tutaj. Być kolejną i kolejną. No tutaj jest spoko, bo mogę sobie tutaj zrobić raz, dwa, trzecie. Chyba czwartego już nie. No tak czy siak, dobra. Dobrze wam poszło, spróbujemy jeszcze raz. Dacie radę. Świetnie. Bardzo ładnie, że ja tego wzrosło. Jej! Kolejne punkty, kolejne pieniążki. Bardzo dobrze. A pamiętacie, co się robi, jak mamy dużo pieniążków i możemy w końcu coś kupić? Tak, robimy build. I niszczymy wszystko to, co się znajduje tutaj, w pobliżu, za mniejsze pieniążki. 250? Znaczy, no na pewno będę chciał... Jezu, jak pójdę w dół, to będę musiał zniszczyć, więc to. No i... Dobudówka. Myk. Świetnie. Znając życie, biega nam tu parę osób. Dobra, zobaczmy w ogóle, jakiego questa zostałem zamknięty. Send 5 dwellers to Westland. Fajnie. Będzie bardzo prosty quest. Jesteś idiotą! Brawo. Przez przypadek zamiast zrobić cokolwiek innego, kliknął cancel. Szlefie by było cancel. Nie. Collect 550 food. Dobra. Przynajmniej nam przyspieszyło. I oczywiście nie mogę trafić, tak. Bam. Serio. Tak, tak bywa. Na mojej wersji, którą gram sobie na telefonie, na Androidzie, to wygląda mniej więcej tak, że mam gościa, który ma w chuj lagu. Dostałem złotą kartę z jakimś tam gościem, który ma chyba 8 lagu. 9 inta, 9 charyzmy
praktycznie używam go do wchodzenia do laboratorium, żeby zrobić sobie kilka steampacków, kilka radaway, a praktycznie cały czas siedzi mi w radiostacji i zbiera duelerów. No, i wygląda to tak, że on za każdym razem na starcie ma 4% porażki. Tylko 4%. I wiecie co? Kurwa. Pierwszy rzut, porażka. Drugi rzut, 14%. Porażka. Trzeci rzut, 24%. Porażka. Się kurde, można zdenerwować. Okej, okay, prąd jest, wody, dobra. Level up. Dobra, ale co z naszymi mieszkańcami, bo tutaj coś słabo. Przydałoby się ich ilościowo zwiększyć. Tutaj idź, ty idź tutaj. Się ruchajcie. Mi się przydadzą kolejne kobiety, mężczyzny. Nie potrzebuję za dużo steampacków. Więc tutaj bez przesady. Dobra, ty tutaj robisz, ty zbierasz, masz sporo tego. Tutaj kogo by wrzucić, bo już... Dobra, od jedzenia można... Nie, od prądu? Nie, o, kogoś od prądu... Nie, tutaj macie... Jest 6. Raz, 2, 3, 4... Nie, jest 6, to tak samo. To możemy spróbować wrzucić kogoś z fajną charyzmą. Dobra, ty też masz dużo siły. U ciebie też ma dużo siły, ty masz mało siły. To może ty! A, ty jesteś taki trochę dzieciowaty. Może ona, nie, dobra. Ty jesteś najsłabszy ze wszystkich, więc idź na podbój jej serca, byku. O, bądź srogi, bądź hardy. Na pewno jej się z tobą spodoba. Zaproponuj BDSM, nie wiem, fisting w czoklu. Cokolwiek, kurde, droga wolna, droga wasza. Bardzo dobrze. Tutaj mamy przykład typowego dresiarstwa. Dziecko, które uczy się od starszych. Bierzemy baseballa i nakurzamy. Wow. Sometimes I feel the orgasm when I'm watching it. Oh yes, zwłaszcza kolesia z pejsami łysego. Kurde, łysy z pejsami, to jest niezłe. The fuck czasami. Okej, okay. Mamy troszkę żarcia, mamy trochę wszystkiego. Dobra. Sprawdźmy naszego lunchboxa, bo to się przyda. Chcemy zobaczyć, co jest w lunchboxie? Openinga robimy? Tak, robimy opening jednej skrzynki! Bro. Zobaczmy, co jest w pierwszej karcie. Też się dziwię, też się męczę, też się poce. Leci ze mnie termoaktywka, jest cała mokra. Pierwsza karta! 100 kapsli. Jest srogo. Druga kapsla. Steampack. No chujowo, no Jezu. Steampacki robię 3 w jednej rzucie. O, fajnie, to jest dobry ciuch. 1 percepcji, 2 endurance. Dobrze, to już mam już drugi taki. I złota karta! O, jest! Double barrel combat shotgun. Zajebiście. To mi się podoba. Będzie trzeba wyposażyć w to jakąś srogą osobę z percepcją. Wy macie trochę tej percepcji. Masz mało endurance, ty masz... Dobra, ty masz endurance. Ale jak dam ci to i... To wygląda całkiem fajnie. Plus double barrel shotgun? Też tak sądzę. Okej, dobra. Naładujmy parę steampacków i radawayów. Okej, myk, jest jedna porcja. Zobaczmy, czy będzie druga. Ty, to masz całkiem sporo jaków. Kurde, nie udało się. Ej, ty nie masz broni? Halo, broń dla ciebie, coś dobrego, pyj. Nie, nie umieraj, nie! Co się dzieje? Dobra, zobaczmy w międzyczasie, w ciągu 5 minut, co się stało? Co się stało? Ona zgarnęła jednego expa. Srogo. A u ciebie? Dobra, zgarnąłeś trochę expa, 25 kapsli, kurde, lepiej niż nic. Jakiegoś Fugitive Slave'a. Spoko, jest dobrze. Idzie wam całkiem. Level upy. Trochę wody. Awesome. Dobra. Sprawdźmy, czy się uda zdobyć steampaki. Fail. Cool. Nie dobrze. Tobie tutaj siła nie jest potrzebna, ale zobaczmy, czy możemy tutaj komuś zamienić.
Tobie się przyda bardziej to. Co ty masz? Co ty masz? Okej. Ty nie masz nic? A trochę siły ci się przyda. I lag. No to będzie fajnie. To pasuje. Aha. Okej, ty nakurzasz z tym. Zastanawiam się, czy wysłać cię teraz, czy w następnym rzucie, kiedy trochę percepcja ci podrośnie. Co by na to? Rzucić go teraz? Czy później? Więcej rzeczy. Będzie trzeba zrobić storage. Dobra, myk. Dajemy ci 5, 4, idź w explore. A tutaj zobaczmy, czy możemy zrobić storage, bo w końcu chyba nam się przyda. 300? Pewnie. Tutaj zbudujemy? Usuwamy kolejne kamienie. Tak, na tej linii 250. Kurde, no i zabrakło tych kamieni z 225. Dobra, storage. Jest krypta, jest fajnie. Dobra, niewiele straciliśmy. Tu musieliśmy zapłacić prawie że normalnie. Nie, no. Zaszczyciliśmy 75 kapsli. Więc jest ok. Oczywiście zawsze mogło być lepiej, ale jest na tyle w porządku, że nie przeszkadza mi to. Prąd? Jest dobrze. Okej. Okay. Już tańczą! I just love spending time with you. Fryt, 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 fryt. O tak. Malejka, zaraz cię tutaj wezmę na... naszą kociapkę, tam jest takie fajne wyrko, ale nie, nie zrobimy tego na wyrku, pójdziemy za ścianę! Tak, przywiążę cię do moich kajdanek, powieszę cię na sznurze i będę cię bił moim wielkim... biczem. Biczo. Wy musicie przeżywać niezwykłe katusze, słuchając tego, co ja tutaj mówię, co? Przyznajcie się, to jest chore. Nabij, jesteś chory, jesteś chory, kurwa. Zresztą zgadzam się, chodźmy tam, weź bij mnie, rób mi krzywdę, bądź sadystą! A on jako sadysta powiedział jej, nie. taki dowcip, taki żarcik. Rozumiecie? bo on jest sadystą, a ona masochistką i ona chce bólu, a on, żeby sprawić jej ból, to jej nie zada bólu. Taki kurwa joke. No, już jest pregnant. Trzeba teraz dać kolejną, skoro że się zbrzuchacił, a ty kurwa, co ty potrafisz? Intel. Dobra, to wrzucamy cię tu, do Inta, ty, bierz tą. No, tobie coś ewidentnie, stary, nie idzie. Charyzma chujowa, inteligencji zero, kurde, nie poderwiesz ją na gadkę o tym, że ostatnio... Czekaj, ona ma Inta i ty masz Inta? Kurde, no to... Jesteś głupszy, drobina, ale jednak, kurczę, bo ona potrzebuje kogoś na swoim poziomie intelektualnym, a ty jesteś o level niżej. Bardzo mi przykro, ale jesteś ciotą. Dobra, chyba w tym odcinku to by było wszystko, zobaczymy. Level up! Zobaczymy, co będzie w następnym, a nagram to dopiero jutro rano, więc czeka nasz kilka godzin gry. Zobaczymy, co się stanie. Trzymajcie się, cześć.